jeżeli chodzi o Czubaka, to przed nim są sekundy. Zaczynamy to drugie piątkowe spotkanie. Faulu Kuzdra ma blisko siebie Ozimka. Kuzdra do Ozimka. I teraz świetne, prostopadłe zagranie. Już tam się pozycjonuje Lebedyński, ale inny jednak wybór Kuzdry, który... Tę piłkę Węglarz, a specjalizuje się w tego typu zagrania. Milewski, CDB, mądrze do skóry i znakomite po raz kolejny czucie tej sytuacji, orientacja boiskowych wydarzeń. Zbiegnieć na piłkę prostopadłą. Zobaczmy, co tu się stało. Czy zdąży bramkarz? Udało się w ostatnim momencie. Gwizdek, przerwana akcja, ale moment jakiejś dekoncentracji totalnej widzieliśmy w tym momencie. Co się wydarzyło? Atakował piłkę, trafił Pawła Lenarcika. Damian Węglarz. Wydawało się, że ta piłka jest bezpieczna, natomiast widzieliśmy, jak próbował przebywać futbolówkę Lenarcik, ale start, powiem ci, o tym chciałem. Na której teraz się znajdujemy i trudną tego typu sytuację. Stolc błyskawicznie do Milewskiego, zwrotna piłka do Stolca, do środkowanie! Uderzał Kacper Skóra, dobra tutaj kompozycja, jeżeli... Gol. Kowacki. Olaf Kowacki, kolejny znalazł tutaj napastnik Arki Gdynia, ten CDB! Pierwszy moment radości dla nowego właściciela Arki Gdynia, no i też zadowoleni są na pewno tutaj ludzie, którzy zdecydowali się na ściągnięcie Alassane Sidibe. Mówiliśmy o tym, że trzeba szukać przewagi w bocznych sektorach boiska. Wcześniej z prawej strony mieliśmy świetną akcję, teraz kopia po lewej stronie boiska. Wszystko w tempie, współpraca Gojnego z Kowackim. Wycofana piłka, bardzo dobre zachowanie Karola Czubaka, no i finalizacja, palce lizać. Tutaj rozwiązanie Karola Czubaka, przegrał tę walkę za równy, tak go chwaliliśmy w meczu z Wisłą Kraków, też miał taką sytuację, ale mówimy spokojnie, to jest piłkarz młody, który się rozwija, ma naprzeciwko siebie dobrych zawodników. Biała rusza się tam Lebedyński! Zszedł tutaj na pierwszy słupek. Ta futbolówka go znalazła. Karola Czubaka. Znowu strata w środkowej strefie boiska. Chyba teraz przez Muchę szansa na drugą bramkę, ale uderzenie jednak znowu w to miejsce, gdzie ustawiony jest Węglarz. Nastrój emocji. Ale zobaczymy, co teraz Czubak znowu. Tutaj rozdzielający piłkę do boków, biega Milewski, czeka CDB, cały czas Skóra, za dużo tego tworzenia piłki. Trzeba tutaj grać od razu bezpośrednio, tak jak teraz i jest gol na 2-0. I kto? Ten, który 4 lata spędził w Głogowie, ale to gdynianin Przemysław Stolc. W pewnym momencie wydawało się, że jest już po akcji. Skóra zatrzymał się z piłką, natomiast idealnie rozklepali to w trójkącie. Karol Czubak w roli głównej, jeżeli chodzi o asystę. Stolc podłączył z prawego obrońcy. Akcja na obieg, kapitalna finalizacja. Znaczy zawsze ruch w stronę piłki, wbiegnięcie w pole karne, od razu też mimo ostrego kąta po tej asyście Karola Czubaka, kolejny w tym spotkaniu. To jest drugie jego decydujące podanie. Miał tylko jedną asystę Czubak, a teraz już w tym jednym spotkaniu po 65 minutach gry dopisuje do tych pressingu CDB. Przerywa faulem, ale jest taki bezpieczny.
faul. Uwaga, Czubak, czy to jest ta sytuacja? Świetnie, Węglarz. Prezent niewykorzystany. Kacper Skóra. Szeta znowu próbuje Krobry. Czy będzie to znowu zagranie na pierwszy słupek? Znowu jest tutaj zejście. Inaczej jednak. I gol! Jest gol kontaktowy. I zaskoczenie z pewnością, że robi to Mandrysz, a nie któryś z tych zawodników, do których jest adresowana zazwyczaj ta piłka. Mówiliśmy o tym, że stały fragment gry to jest coś, na co Arka musi bardzo mocno zwrócić uwagę, że Chrobry potrafi świetnie wykonywać rzuty rożne. No, kapitalne zachowanie tutaj Mandrysza, takie uderzenie sytuacyjne. Zawodników Robert Mandrysz, wielka radość tego chłopaka, który w pozycjach 7-11, także ta jednak zmiana ustawienia spowodowała w tych miejscach. Nie, a tymczasem Czubak, jego kolejna szansa, ale Węglarz, Bukajdis ostatnie sekundy, Bukajdis tak ciężko biegnie, jeszcze pozwala grać Paweł Malec, jeszcze okazja i to było znakomite w wykonaniu Kroplego, ale Albert zarówny nie trafił. On tak było dobrze... chyba spalonego. Tak mi się wydaje, że tutaj arbiter nie sygnalizował. Zobaczmy. No, chyba jednak. No nie wiem, czy tam gdzieś nie został z prawej strony Stolc. Jak on się dobrze pozycjonuje, jak się dobrze ustawia i tu mógł to zmieścić po krótkim rogu. Natomiast, tak sobie myślę, mając pewne doświadczenie w prowadzeniu zespołów grających o awans. To już taki skromny, siedem awansów, tak czy owszem. Tak się zdarzyło, natomiast o czym chciałem powiedzieć, że czasami są takie mecze, w których nie wszystko układa się idealnie.